No siemanko, kolejna karta graficzna. Tak, Bartek kupił kolejną kartę graficzną, ale chyba już ostatnią na ten moment, także możecie być spokojni. I tym razem będzie to karta graficzna po prostu dla mnie prywatnie, do mojego komputera, żebym miał na czym grać, żebym miał nad czym pracować i tak dalej. I pewnie się zastanawiacie, jaka to karta. No zdecydowałem się na kartę starszej generacji, nie najnowszą, ponieważ według mnie ceny obecnej generacji kart, czyli RTX 4000, są mocno wywalone w kosmos ogólnie i w stosunku do cen starej generacji. Takie coś nie powinno mieć miejsca i nie mam zamiaru wydawać moich ciężko zarobionych pieniędzy na coś takiego, bo no po prostu no nie będę się godził na takie zagrywki NVIDIA i po prostu wstrzymam się do kolejnej serii, może wtedy coś się poprawi. Ale wracając do mojej karty graficznej, jak wiecie, w tej chwili mam 3080 i zmieniłem na 3090. Nie jest może to jakiś piorunujący wzrost wydajności, ale to, co mnie głównie interesuje, to ilość pamięci VRAM, bo tutaj mamy 24 GB, w 3080 no zdecydowanie mniej. I to mi dużo ułatwi. Dodatkowo sam wzrost wydajności jest od 10 chyba do 16% w zależności od gry w stosunku do 3080. No i jaką kartę wybrałem? Wybrałem kartę od, uwaga, znów EVGA. Jestem w ogóle chyba fanboyem tej marki, ale uważam, że robią naprawdę bardzo dobrą robotę. No i jest to model RTX 3090 FTW 3 Ultra Gaming. Tak, chyba tak. No wygląd, różne są opinie, mi się bardzo podoba. Dodatkowo, co ważne, karta ma 500W BIOS. Także jak odblokujecie moc, zwodujecie tą kartę i dobrze podkręcicie, to wydajnością jest praktycznie na poziomie 3090 Ti na stoku. Także naprawdę bardzo fajnie. No i ktoś się pytał, czy będę ją wodował. No, pytacie dzika, czy sera w lesie. Będzie wodowana, będzie, tylko nie wiem kiedy. Nie mam za bardzo czasu, żeby rozebrać mój układ i w sumie nie wiem, czy wkładać go do tego starego, czy już nie budować nowego, na przykład w V3000 Plus od Lianli, bo ta obudowa skradła moje serce ostatnio. I fajny dual loop tam by się zbudował, także myślę nad tym. Ale na ten moment karta czeka po prostu, aż znajdę dla niej trochę czasu. I tyle, jeśli chodzi o samą kartę, no jakość wykonania według mnie jest bardzo dobra, fajne chłodzenie, dosyć ciche, ale no to mnie nie będzie za bardzo interesowało, bo kartę oczywiście będę wodował, tak jak wspominałem. No i oczywiście blok kupiłem. I jest to coś takiego. Jest to blok z aktywnym backplate'em. 3090, naprawdę warto się w to zaopatrzyć i to jest potwornie wielkie, to jest ciężkie i wielkie. Pokażę Wam, jak to wygląda, już sobie tutaj rozpakowałem, pokazywałem Wam tylko takie zewnętrzne opakowanie. No naprawdę robi wrażenie ten blok, bo jest przeogromny. Zobaczcie tylko, jak to wygląda. Oczywiście tutaj mamy część, która chłodzi rdzeń i pamięci i tutaj mamy aktywny backplate, który chłodzi też rdzeń od drugiej strony, od strony PCB, sekcję zasilania oraz pamięci, które w 3090 oczywiście też znajdują się na tyle karty graficznej i to jest bardzo ważne, żeby stamtąd też odprowadzać, bo no, wydziela się tam naprawdę spore ilości ciepła. A te rewizje pamięci naprawdę dają ostro czadu, jeśli chodzi o pobór mocy i grzanie. Także to będzie wodowane, jeszcze nie wiem kiedy. Będę dawał znać, nie wiem jeszcze co zrobić z moim układem LC, także to jest taki okres przejściowy, jeszcze z 3080 korzystam. Także podsumowując, 3090 ze względu na po pierwsze sam wzrost wydajności, wersja EVGA z BIOSem 500W, będzie overclocking niezły. 24 GB VRAM-u, możecie się śmiać, ale no te 10 GB w 3080, no daje się we znaki i zapycha się momentalnie w premierce, jak zaczynam renderować jakieś bardziej zaawansowane fragmenty i render praktycznie staje w miejscu. Trwa to dosyć długo, także to się na pewno przyda. No i to wszystko.
Według mnie jest to dobra decyzja. Nie mam zamiaru przepłacać za serię 4000 i tyle. 3090 myślę, że dzielnie mi posłuży do następnej generacji kart graficznych AMD lub NVIDIA. Się zobaczy, nie? Zobaczymy, jak to będzie. To wszystko ode mnie na razie. Cześć.